Nie wiem, skąd się wziął, bo rajzem taszy nie miał z sobą. Nie wiem, skąd się wziął, tak mało srogą było sobą. Nie wiem, skąd się wziął, kiedyże go wejrzał na wyrch tej koi. Wyglądał hobyty, co to się własnej życi boi. A potem przyszły dni, oby bez tydzień łod zejmana. Bosman pierodował, a my bez całko noc do rana. I ładunek był narychtowany w sad po wsadzie. I naraz przyszły takie dni, co glans był na pokładzie. Spytał Żylko więc, jak to się zwykle dzieje, no wiecie jak nie. Czy możesz sam jakiś dom i czy przyjdzie ktoś na kej? Wejrzał się na mnie tak, że do dziś to w sercu mam. I ochopię na tym świecie jest tych som. Powiedział, albo jakoś tak, wśród ludzi tego świata chopię jest tych som. I głupio mi się zrobiło, bo my dość razem, jeden z drugim, przeszli długi rejs, wypili morze wody. Jedli my jeden chleb, woniali rybią pustką, a teraz i kiedy się kończy rejs, powiało pustką. Spytałeś go jeszcze raz, szlafujesz z tego wraka, czy jeszcze ze mną w jeden rejs może popłyniesz za rybaka? Zaś wejrzał się na mnie tak, jakby Beboka z gruby zobaczył i coś tam pod nosem sekundy w zabójcu pobaczył. Ciepnęły losy nos, daj kam zimno, tam kaj hidza. Minęło wciul długich lot, aż na rozmus mi zrobił widza. Zamustrowałeś w rejs, kaj on był za kapitana. Myślałeś jerunie, co to będzie, kiedy zaś przed nim stana. Pamiętam tamte zmierz w tej izbie kapitana. Ściskałem w ręku książka, by mustrować za bosmana. Spytałem go, co wie, co ja go dobrze znam. Ja te ruski hopie nie wyda już są. Pezio, albo jakoś tak, z tobą hopie już nie wyda są. A ja nie wiem, skąd się wziął, bo rajzem taszy nie wziął z tobą. Nie wiem, skąd się wziął, tak mało srogo było sobą. Nie wiem, skąd się wziął, w tym kapitańskim salonie. Kiedy wzruszony ja i on, ściskali my sobie dłonie. Nie wiem, skąd się wziął, bo nawet worka nie wziął z sobą. Rajzem taszy, nie wiem, skąd się wziął, tak niepozorno było sobą. Wziął w kapitańskiej izbie i oba my zaczęli ślimkać głośny pieroński giśnie. Nie wiem, skąd się wziął, bo nawet worka nie miał z sobą. Nie wiem, skąd się wziął, tak niepozorną był osobą. Nie wiem, skąd się wziął w tym kapitańskim salonie. Kiedy wzruszony ja i on ściskaliśmy sobie dłonie. Nie wiem, skąd się wziął.